Jak myślisz, jakie trudności młodzi twórcy spotykają na swojej ścieżce właśnie dzisiaj na rynku muzycznym? Myślę, że młodzi twórcy na pewno muszą walczyć o rozgłos, ponieważ mimo wszystko słuchamy twórców wieloletnich, którzy są na scenie już od 30-40 lat i zawsze wracamy do tych klasyków. Ja wracam do klasyków, których słuchała moja mama, mimo tego, że ja słyszałam to tylko jako dziecko, kiedy po prostu się bawiłam w domu czy chodziłam sobie. I młodzi twórcy... Trudno jest im się przez to przebić, bo zawsze są porównywani do tych starszych i wiele z nich mówimy, o, a ta jest podobna do tej, a ten do tego. I nie potrafimy powiedzieć, że on jest podobny do samego siebie i że on jest samym sobą, a nie połową, nie wiem, Lady Gagi i połową Ariany Grande, tak? Czy nie wiem, podobna do Beaty Kozidrak, tak? Jednak to jest trudność.